jeżeli chodzi o uczestnictwo w pochodach pierwszomajowych, to tak długo jak istniało nasze państwo demokratyczne, jak to mówili, Polska Ludowa, to były zawsze. Aeroklub zawsze brał w nich udziały i zawsze należało już do tradycji, że otwiera pochód 1 maja samolot, rzucając wiązankę kwiatów. No i mnie się też zdarzyło, bo już w ten czas pracowałem w lotnictwie sanitarnym. Także była to inna profesja, ale wiadomo, sekretarz przyjechał, miał życzenie, żeby zrzucić kwiaty. A najlepszym do takich rzeczy był samolot po niemiecki Storch. Też wziąłem ze sobą pielęgniarkę, instruktora szybowcowego świętej pamięci Gadomskiego, który kwiaty miał rzucać, i mechanika tego samolotu Płońskiego, świętej pamięci też. Także leciało nas 4 osoby. No on był do 5. Że 5 osób mógł brać nawet. Także wszystko pamiętałem, tylko nie pamiętałem jednego, że przez rynek Kościuszki druty przechodzą. Tym bardziej na dachówce kościoła to drutów nie widać było. I obniżyłem się za nisko, pod łodziem rzucone zostały kwiaty, tak jak trzeba było, ale jakie 10 metrów dalej były te druty i pod łodzią miał bardzo duże, długie podwozie. Zawadziłem pod łodziem, zerwałem druty, no i część oparła się na śmigle i zaczął mi silnik fiksować, niezbyt pracować. Dlatego też postanowiłem, mimo że jeszcze może bym doleciał na lotnisko, może nie, ale miałem ze sobą 3 ludzi. Zdecydowałem lądowania w Akademii Medycznej. Co uczyniłem? No, tak jak mówią, lepiej nie można było, bo tylko skrzydłem oparłem się o tą nimfę, ten posąg, który tam był, bo z prawej strony była szopa, do której były dociągnięte taka buda, do której były dociągnięte linie elektryczne, więc albo w to, więc niestety bezpieczniej było skrzydłem zawadzić o tą nimfę.